Towarzysze, więc poprzedni filmik dotyczący burżujów jako społecznych pasożytów cieszył się tutaj dużym zainteresowaniem, więc nagrywam drugą część. No oczywiście smuci mnie, że żyję w społeczeństwie, gdzie tych pasożytów jest tak wiele, ale przynajmniej będę miał o czym nagrywać filmy. Więc odcinek drugi cyklu Społeczne Pasożyty dotyczy Homo kamienicznikusa, czyli kamieniczników, którzy żyją z wynajmu mieszkań. Więc burżuje jest to forma, jest to taki gatunek ludzi, którzy to żyje z pomnażania kapitału. No i w obecnym społeczeństwie kapitalistycznym można także inwestować kapitał, pomnażać ten kapitał, inwestując go w mieszkania pod wynajem. No i oczywiście tutaj pojawia się pierwsze pytanie, także w nawiązaniu do pewnej definicji, którą wprowadziłem w poprzednim odcinku. Mianowicie w poprzednim odcinku powiedziałem, że tak jak człowiek może żyć bez pasożyta, tak pasożyt nie może żyć bez człowieka. No i tutaj od razu pojawia się pytanie, czy kamienicznik jako taki jest pasożytem? No to otóż ja chcę powiedzieć tak, no, że kamienicznik jest pasożytem, kamienicznik nie może żyć bez ludzi, którzy chcieliby wynajmować, którzy potrzebują miejsca do zamieszkania. No i ktoś może powiedzieć, ale jak to? Przecież to jest normalna tutaj właśnie reguła rynkowa. Ktoś chce się przeprowadzić do innego miasta, potrzebuje miejsca, żeby zamieszkać, a tamten ma w tym miejscu mieszkanie, więc jest to taka naturalna symbioza. To nie jest pasożytnictwo, to jest symbioza. Więc ja się tutaj z tym nie zgadzam. Otóż zjawisko kamieniczników, homo kamienicznikusów, występuje w miejscach, których to właśnie albo jest infrastruktura akademicka, albo jest jakieś duże, dużo właśnie pracy, gdzie ludzie migrują ze wsi, żeby tą pracę zdobyć, albo w końcu jest to jakaś taka no, oaza turystyczna, że ludzie przyjeżdżają i można tam wynająć mieszkania turystom. Więc jeśli są jacyś kamienicznicy, którzy się z moją definicją nie zgadzają, to niech oni udowodnią, że są w stanie te mieszkania wynajmować wszędzie i niech wynajmują sobie mieszkania na czy to na Antarktydzie, czy gdzieś na Saharze, a w każdym razie tam, gdzie są ludzie właśnie w dużych miastach, niech oni na nich nie pasożytują. Więc ja rozróżniam tutaj trzy rodzaje kamienicznikusów. Mamy tą taką najbardziej złośliwą formę homo kamienicznikusa Januszeksa, czyli właśnie takich cwaniaczków, którzy wynajmują mieszkania na czarno. Na czarno, głównie studentom. Często to nawet nie jest wynajem mieszkania, tylko to jest wynajem pokoju, więc jest ja sobie jakiś taki, no w takiej najbardziej groteskowej formie właśnie takiego polskiego gówno biznesu, no to widzimy jakiś dom, blok z wielkiej płyty wybudowany, a jakże w czasach Gierka, gdzie właśnie gdzie te mieszkania za darmo były rozdawane robotnikom, obywatelom Polski, a następnie jakiś tam synalek czy wnuczek jakiegoś tam człowieka, który dostał mieszkanie od państwa za darmo, ewentualnie cwaniaczek, który w wyniku jakiejś tam reprywatyzacji do tego mieszkania się dorwał, on tutaj zwęszył sobie biznesik i on to mieszkanie wynajmuje. Więc widzimy tutaj, no, o ile często się mówi, że kapitaliści to jest jakaś innowacja, że kapitaliści to oni zmieniają rzeczywistość, że oni coś budują, że oni coś wnoszą, no w tej takiej najbardziej plugawej formie właśnie tych takich homo kamienicznikusów, januszeksów, którzy wynajmują mieszkania w wielkiej płycie studentom, dzieląc to mieszkanie na takie oddzielne pokoje, często nawet dzieląc pokoje jakąś tam dyktą, żeby ten pokój był, żeby nagle wyczarować dwa pokoje. To jest ta innowacja polskich właśnie takich pasożytów, że jedyne co są w stanie zrobić, to z pokoju zrobić dwa pokoje za pomocą dykty. Więc oczywiście no jest to najbardziej plugawa forma takiego pasożytowania na ludziach, właśnie na studentach, którzy
chcą mieszkać w miejscu blisko, gdzie właśnie studiują. I bardzo często właśnie taki kamienicznikus działa jak mafia, działa jak jakiś gangster przychodzący po haracz. To, że nawet nie ma żadnej umowy, nie ma tutaj, to po prostu on przychodzi raz w miesiącu i po prostu zbiera haracz od swoich tutaj lokatorów. A więc nie ma umowy, nie ma żadnych śladów. No dobrze, więc mamy tutaj tą pierwszą formę takiego kamienicznikusa. Drugą formą, taka bardziej cywilizowana forma, no, w krajach cywilizowanych, tam gdzie ten kapitalizm jest bardziej zaawansowany, no to jednak no, mamy do czynienia z tym wynajem mieszkań, ale jednak mieszkania wynajmują agencje, tam się podpisuje umowę normalnie z tą agencją, czas, no tam oczywiście te wszystko jest jawne, tutaj jakieś pieniądze idą za pomocą przelewu. Jeśli ten kamienicznikus chce was wypieprzyć, no to oczywiście no we Francji jest takie prawo, że w przypadku mieszkania, które było umeblowane, to on ma chyba czas 2 miesiące czy 3 miesiące, żeby was wypieprzyć. Jeśli mieszkanie w momencie wynajmu było nieumeblowane i to wy to mieszkanie umeblowaliście, to macie 6-miesięczny okres wypowiedzenia. W pewnym momencie po prostu, no, tym to się różni od tej takiej, no, mafijno-gangsterskiej formy januszeksowej, że taki januszeks to może do was przyjść i powiedzieć: mi się nie podobacie i wypieprzacie z dnia na dzień. Zresztą słyszałem o różnych takich przypadkach, co tam się w Warszawie dzieje, jaka to jest właśnie taka, no, samowola tych wszystkich kamieniczników, którzy, zwłaszcza w stosunku do emigrantów, zwłaszcza w stosunku do na przykład Ukraińców, no, że wypieprzaj z dnia na dzień, no. Są w stanie takie rzeczy robić, są w stanie tam, nie wiem, odciąć ogrzewanie w środku zimy, są w stanie wchodzić na różne klatki i celowo, jak jest tam temperatura minus 10 czy minus 20, no to oni otwierają na oścież okno, żeby tylko ten blok wyziemić. No, teraz mamy ocieplenie klimatu, mamy tutaj ten cały kryzys klimatyczny i to troszkę tutaj pewnie tym kamienicznikom, no, łamie szyki, ale dobra. Jest jeszcze trzecia forma kamieniczników, czyli takich, którzy wynajmują mieszkania dla turystów w formie na przykład takiego Airbnb czy innych tam platform internetowych, za pomocą których właśnie można swoje mieszkanie zamienić właściwie w hotel, a więc jesteśmy dla tego konkurencją dla hotelu i o ile hotel jest tutaj taką firmą zarejestrowaną, kontrolowaną przez jakieś tam różne inspekcje sanitarne czy inspekcje pracy, czy w końcu normalnie te hotele odprowadzają podatki, no to taki cwaniaczek właśnie na Airbnb, no to tych różnych opłat unika. Dobrze, więc mamy tutaj właśnie te trzy rodzaje kamieniczników. No i teraz od razu pojawia się pytanie, no, bo tego tematu nie ma rozwijać, no. Jeśli ktoś z was kiedyś miał nieprzyjemność, no, styczności z takim kamienicznikiem, no to wiecie, o co chodzi, więc nie będę tego tematu rozwijał. Ja rozwinę tutaj może moją wizję, jak ja sobie wyobrażam kwestię mieszkaniową w socjalizmie. Więc ja uważam, że no, w tym socjalizmie powinna obowiązywać zasada: mieszkanie prawem, nie towarem. Jest to takie hasło skandowane przez te różne ruchy lokatorskie, które to jednak hasło, tak jak oni je skandują, no to ja sobie... wydaje mi się, że nie wszyscy tak się zastanowili, co to hasło tak naprawdę oznacza. Dla mnie hasło mieszkanie prawem, nie towarem, ono oznacza, że w tej terminologii marksistowskiej, jak my właśnie wartość pewnego towaru rozróżniamy, no, tutaj kwestię wartości użytkowej od wartości wymiennej, no to
Ja bym chciał społeczeństwo, gdzie liczy się dla nas jedynie wartość użytkowa, gdzie nie, mieszkanie nie ma tej wartości wymiennej, czyli mieszkanie nie jest czymś, co się kupuje, mieszkanie nie jest czymś, co się właśnie traktuje jako inwestycje, że ten. Nie, 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 nie. Więc odchodzimy od tej logiki rynkowej. Ja dlatego tutaj to podkreślam, gdyż często no to ludzie, którzy angażują się w te ruchy lokatorskie, mający jakąś taką mniejszą świadomość społeczną, no to to są często jacyś tam no, ludzie, którzy na przykład wzięli kredyt na mieszkanie i oni to mieszkanie tam spłacają, spłacają w pewnym momencie z jakichś tam względów, no oni tego mieszkania no, nie mają na spłacanie dalszych rat, oni mają problem z bankiem, mają problem z komornikiem, mogą to mieszkanie stracić. Wtedy dzwonią po Ikonowicza czy po jakichś tam innych ludzi broniących praw lokatorów, ale dla nich jakby no, rozwiązanie problemu polega na tym, żeby po prostu no, tutaj no, odsunąć tą wizję eksmisji, ale oni cały czas jakby chcą zachować to mieszkanie jako swoją własność. No. Więc oni myślą kategoriami własności prywatnej, to jest moje i moim prawem jest posiadanie tego, dysponowanie tym majątkiem, więc ja to odrzucam tą regułę rynkową. Ja jestem za tym, żeby w momencie, kiedy człowiekowi grozi eksmisja na bruk, oczywiście należy mu pomóc, ale nie pomóc mu po to, żeby on sobie właśnie myślał kategoriami biznesowymi. Ludzie jacyś przyjdą i mi pomogą, żebym ja był właścicielem. Właścicielem, czyli w domyśle, żebym ja na przykład mógł sobie być takim kamienicznikiem i to mieszkanie wynajmować, no, wynajmować studentom. Nie, 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 nie o to tu chodzi. Więc tak, jak ja sobie wyobrażam kwestię mieszkaniową? No ja wyobrażam sobie to w ten sposób, no tak jak gracie w jakieś gry strategiczne, no dla, a tutaj adresuję te słowa do ludzi młodych, ze statystyk kanału wynika, że ponad 80% widzów tego kanału to są ludzie młodzi, a więc ludzie grający w gry komputerowe, więc wy wiecie, no jak, jeśli wy chcecie rozwijać jakąś gospodarkę, budować jakąś cywilizację, no to to waszym psim obowiązkiem jest zapewnić waszym robotnikom miejsce do mieszkania, no. To tak to funkcjonuje. Chcecie wybudować jakąś kopalnię czy jakieś inne miejsce, no to wybudujecie, ale to zaczyna dopiero działać wtedy, jeśli wy obok tej kopalni wybudujecie mieszkanie, w którym ludzie mają mieszkać. Wy nie mówicie tym robotnikom z własnej gry, zapłaćcie za to mieszkanie. Niech rynek tutaj tą sprawę rozwiąże. Nie, to wy jako tutaj no, szef tego waszego państwa, które budujecie, no to wy im to zapewniacie. No, nie wiem, no mamy teraz kwestię na przykład Rosji, która próbuje dorwać się do złóż, które są tam na północy właśnie w wyniku topnienia lodowców w Arktyce. No to przecież jeśli oni tam chcą, żeby Rosjanie tam przyjechali na północ, gdzieś gdzie nie ma nic, nie ma ani kurde uniwersytetów, ani kurde jakieś warunki życia są ogólnie ciężkie, gdzie nigdy człowiek nie mieszkał, no to jakby obowiązkiem państwa czy firmy, która chce tam mieć, organizować gospodarkę, jest po pierwsze wybudować właśnie tą, nie wiem, czy rafinerię, czy kopalnię, czy cokolwiek, ale równocześnie obok wybudować osiedle mieszkaniowe, żeby ci ludzie mieli gdzie mieszkać. No. To jest po prostu normalne i w momencie, kiedy się ogłasza tutaj właśnie nabór do tego, żeby ludzie tam pracowali, no to to już jest jakby w pakiecie, no. Człowiek jedzie po to, żeby pracować i on się nie musi martwić tym, czy on i ewentualnie jego rodzina będzie miała gdzie mieszkać, bo to jest jakby psi obowiązek burżuja czy państwa, żeby tą kwestię zorganizować. No w każdym razie, no, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, no, że to,
że ludzie potrzebują mieć schronienie nad dach nad głową i normalne warunki do życia. To jest oczywiście jakby podstawowa potrzeba cywilizacyjna naszego gatunku. No, od tysięcy lat, od momentu jeszcze, kiedy nasi przodkowie mieszkali w jakichś jaskiniach czy w szałasach, no to jest podstawowa jakby sprawa cywilizacyjna. Człowiek, żeby przetrwać, musi mieć tutaj jakieś iglo, jakiś szałas, jakąś tam właśnie grotę czy coś, gdzie się może schronić. I po prostu no, uważam, że tak wielki tutaj no, wysiłek ludzki, po prostu cywilizacyjny, spoczywa na państwie, że i to państwo ma te domy budować. Widzimy tutaj, jak to wygląda w Chinach. W Chinach, jak oni budują w tej chwili, no mają od kilkudziesięciu lat mają wielki projekt właśnie wyciągnięcia z biedy setek milionów wieśniaków z tych zachodnich Chin, żeby oni przyjechali do wschodnich Chin, tam gdzie jest ten przemysł chiński, tam gdzie jest ta cała no, centrum gospodarcze tego kraju, który zresztą jest centrum gospodarczym świata, no bo to jakby Chiny pełnią w tej chwili rolę takiej fabryki świata. Więc to, że to tak szybko w ciągu 30 lat można było wyciągnąć z nędzy 800 milionów ludzi, to dlatego, gdyż to nie było organizowane w warunkach rynkowych. W warunkach rynkowych wyciąganie ludzi z nędzy to jest tak naprawdę, to znaczy inaczej, no, w warunkach rynkowych urbanizacja, która powinna być wyciąganiem z ludzi z nędzy, wcale tym wyciąganiem ludzi z nędzy nie jest. To znaczy jakieś takie wieśniaki, czy z Nigerii, czy z Ameryki Łacińskiej, jak oni opuszczają swoją wieś i jadą do takiego São Paulo, Rio de Janeiro, Lagos, Meksyku, czy innych jakichś takich wielkich miast właśnie w trzecim świecie, czy to w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, czy gdzieś tam w Azji, to oni przenoszą się ze wsi do slumsów. Rynek rozwiązuje ten problem mieszkaniowy w ten sposób, że po prostu ludzie mieszkają w domach z dykty, w domach z gówna, to, że tam nie mają gdzie srać, nie ma wody, nie ma nic. No, ktoś, kto chce zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak rynek rozwiązuje problemy mieszkaniowe, niech sobie zobaczy film, który został zresztą Oscara, Slumdog Millionaire, pokazujący realia mieszkaniowe w Indiach. Jak tam właśnie są całe takie miliony ludzi mieszkających w slumsach. Więc rynek nie jest w stanie tych problemów rozwiązać. Te problemy rozwiązuje centralna gospodarka w Chinach, gdzie tworzy się miasta od zera. I miasta się tworzy w ten sposób, że się buduje fabrykę, buduje się bloki i te bloki są puste. A dopiero do tych pustych bloków później przyjeżdżają ludzie, którzy się tam wprowadzają. No, kapitaliści czy jacyś dziennikarze ekonomiczni, obserwując to zjawisko w ostatnich latach, oni w ogóle nie rozumieli, o co chodzi. Oni to mu przedstawiali to tak, o, że tutaj Chiny, no właśnie, doszło do wielkiego kryzysu 2008 roku i Chińczycy tutaj wpadli w jakąś pułapkę, chcą tutaj rozwinąć rynek wewnętrzny, więc teraz budują, w ten sposób chcą tutaj napędzić ten rynek wewnętrzny, nie rozumiejąc, że... I oni się z tego śmiali, że mamy wielki boom mieszkaniowy, właśnie budowanie tych tysięcy czy tam milionów właśnie bloków, w których nikt nie mieszka. Po kilku latach ludzie zaczęli tam mieszkać, te mieszkania normalnie zaczęły pełnić, te miasta, od razu miasto powstaje i od razu ileś milionów mieszkańców i wszyscy mieszkają w normalnych warunkach, w mieszkaniach właśnie nowoczesnych, z kanalizacją, z prądem i tak dalej. Więc co, no ja, jest to oczywiście tutaj wzór, którym należy podążać, więc ja jestem za tym, no żeby tam, gdzie są potrzeby mieszkaniowe, jeśli jest to region atrakcyjny turystycznie, no to państwo buduje tam państwowe hotele, pensjonaty czy coś w tym rodzaju. Jeśli jest to miejsce, gdzie jest jakieś centrum akademickie, no to oczywiście państwo buduje akademiki dla studentów. Jeśli w końcu budujemy no, gospodarkę i chcemy tutaj właśnie rozwijać przemysł, to państwo buduje mieszkania, w których ludzie mogą mieszkać,
mogą mieszkać, ale tych mieszkań nie posiadają. To trzeba jakby podkreślić, że my te mieszkania udostępniamy. Udostępniamy wartość użytkową tych mieszkań, czyli po prostu schronienie przed deszczem, przed śniegiem, przed zimnem, ale to nie jest to. I to tutaj jakby jest moje trzy grosze do tych ruchów lokatorskich. To, że państwo buduje mieszkanie, to nie po to, że robotnik się tam wprowadza, on zostaje właścicielem i jego synalek będzie sobie mógł to mieszkanie sprywatyzować, a następnie odradzać kapitalizm i tym mieszkaniem spekulować. To, co dzisiaj widzimy właśnie, całą tą spekulację na blokach wybudowanych w czasach Gierka, w czasach socjalizmu. No dobrze, więc kończę tutaj drugi odcinek poświęcony pasożytom. Niestety tych pasożytów jest więcej, więc i odcinków będzie więcej. Pozdrowienia, towarzysza.